przez czas pandemii próbowaliśmy organizować treningi online. Dzieciaki miały ergometry w domach. Spotykaliśmy się na łączach i próbowaliśmy, aby zachować ciągłość w trenowaniu. No, dzięki temu chyba ten sezon też należy uznać, że jest udany. W grupie juniorów młodszych mamy dwie załogi, które są mistrzami Polski, Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. To jest czwórka ze Sterniczką Dziewcząt i jedynkarz. No i oczywiście sukcesy młodzieżowe. Wicemistrzostwo Polski Ady, a w seniorkach Zuzanna Jasińska, seniorski medal w jedynce i Bartek Zalega, który omsknął się o trzecie miejsce, na czwartej pozycji zakończył Mistrzostwa Polski. No jeszcze pozostali młodzicy, którzy zdobyli wicemistrzostwo w deblu. Więc mimo tego, że ten czas pandemii troszeczkę ukruszył naszą, no nie powiem motywację, ale nasze możliwości, no to jednak zakończyliśmy rok z dziesiątką medalistów. No ten rok był szczególnie cenny, jeżeli chodzi o zdobyte doświadczenie przez Zuzannę. Trzy Puchary Świata, Młodzieżowe Mistrzostwo Europy, bo też należy zaznaczyć, że Zuzanna w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy zajęła pierwsze miejsce, mogła wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego, co na pewno przełoży się na jej taką jakąś wewnętrzną pewność siebie. Wie, że już jest w elicie, no ale tak, młodzieżówka się kończy, będziemy rywalizować w seniorach i miejmy nadzieję, że ten rok pozwoli na wyłonienie najmocniejszej dwójki w kraju, bo nadal rywalizacja wewnętrzna, krajowa polega na wyłonieniu najlepszej dwójki. Mamy pięć dziewczyn. No i liczymy na to, że Zuzanna znajdzie się w tej najlepszej dwójce, będzie mogła pojechać na Mistrzostwa Świata i tam walczyć o kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. 2022 rok na pewno był bardzo intensywnym dla mnie sezonem. Było wiele startów międzynarodowych, pierwsze starty w kategorii senior i zdobyłam Młodzieżowe Mistrzostwo Europy. Myślę, że z biegów nie za dużo pamiętam, bo to było bardzo dużo emocji, ale na pewno będę pamiętać hymn, który usłyszałam na podium. Było to moje małe marzenie, żeby usłyszeć hymn. I się spełniło. W tym roku osiągnąłem złoty medal mistrzostw młodzieżowych, to są junior młodsz w kategorii. Co pamiętam z tego wyścigu? Pamiętam, że na starcie bardzo się strasznie stresowałem. Jak wystartowałem, zadałem mój tor i wystartowałem no tak z 10-metrową stratą. Wtedy poczułem taką jakby po prostu musiałem jak odpracować jak najbardziej. Nie mogłem sobie to odpuścić i jak wyskoczyłem, już potem mi ich nie mógł dogonić. Do 1000 metrów już sobie zrobiłem przewagę, potem ją tylko powielałem. Od 1500 metrów miałem pewny medal i płynąłem pewnie do mety. W tym roku zaprosiliśmy także Adriannę Krystochowicz do współpracy w naszym klubie ze względu na to, że zmieniła miejsce zamieszkania. Była to wioślarka MOS-u EŁ. Obecnie jest studentką na Akademii Wojsk Lądowych. No i godnie w tym roku reprezentowała klub. Oczywiście studiowanie jako wojskowa plus wiosłowanie, znalezienie na to wszystko czasu było takim dosyć dużym wyzwaniem, szczególnie dla niej. Na szczęście udało nam się wypracować srebrny medal na Mistrzostwach Polski Młodzieżowych, co jest naprawdę dobrym wynikiem i myślę, że dobrym podsumowaniem jej pracy. Liczę na to, że uda się jej także znaleźć czas w tym roku i być może wsiądzie do dwójki z Zuzanną na Mistrzostwach Polski Seniorów i razem wywalczą jakiś medal. Oczywiście to nie tylko te sukcesy są w naszym klubie, bo zachęciliśmy dorosłych. Oni po tej pandemii też bardzo byli zainteresowani tym, aby poruszać się. No i zapraszaliśmy na przystań, także udało nam się stworzyć załogę ósemki dorosłych, z którymi nawet wyjechaliśmy na międzynarodowe zawody. Tam brało udział w Czechach, w Pradze, na Wełtawie ponad 100 ósemek. No zaprezentowali się, pokazali, poczuli tego zęba wioślarskiego i mam nadzieję, że ta grupa Masters będzie się w naszym Pegazie rozwijała. Po cichu marzymy. Zresztą zakładając klub 20 lat temu, o tym marzyliśmy, że tak długo będziemy klub prowadzić, dopóki nie nadarzy się okazja, że będziemy mieli w swoich szeregach reprezentanta, który wyjedzie na Igrzyska Olimpijskie. No tutaj wielka chrapka i nadzieja, Zuzanna Jasińska. No nie chcę zapeszać, dziewczyna ciężko pracuje. No i liczymy na to, że będziemy mieli po 20 latach istnienia naszego klubu, który powstał w zasadzie no, od zera. Nie mieliśmy żadnej przeszłości, żadnej historii wioślarskiej. Oprócz tego, że oboje wiosłowaliśmy w naszych klubach. Ten rok będzie rozdawanie kart, kto zdobędzie kwalifikacje na Paryż 2024. I miejmy nadzieję, że Zuzanna będzie w tym gronie.
No myślę, że to jest to marzenie każdego trenera i tak naprawdę krążą cały czas wokół tej myśli olimpijskiej, nieważne czy na poziomie współpracy z młodzikami, później z grupami juniorskimi. Myślę, że każdy trener marzy o tym, żeby mieć swojego zawodnika na Igrzyskach Olimpijskich, także no byłoby to spełnienie na pewno jakiegoś mojego małego marzenia. Sam wyjazd na Igrzyskach byłby czymś wielkim. Oczywiście można głośno mówić o marzeniach, o medalu, ale Zuzanna ma jeszcze na to czas. Mam nadzieję, że ta kariera będzie jeszcze wieloletnia, także mówimy dopiero o początkach kariery, czy Zuzanny, czy też innych zawodników naszego klubu. Jest kilku potencjalnych, mocnych zawodników, którzy być może w przyszłości też dołączą do tej elity w Polsce.